Czołem, kapitanowie! Szparagus z tej strony! Ponieważ postanowiłem wam pokazać drugą bitewkę na Kremlu, która była naprawdę świetna, to tak jak wspomniałem, być może w tym filmie pokażę wam również drugą bitwę na Yoshino z dwóch powodów. Po pierwsze, to jest nowy okręt, więc myślę, że jest to okręt, który wszystkich graczy interesuje i gracze się zastanawiają nad tym, czy go warto kupić, czy nie warto. W tym pierwszym filmie w zasadzie odpowiedziałem wam na to, czy ten okręt warto kupić i powiedziałem, dla kogo ten okręt jest, więc myślę, że drugi raz się z tym samym nie będę powtarzał. Po prostu zobaczymy sobie, jak wygląda ta bitwa. Moi drodzy, tą bitwę dostarczył mi kolega American IPA z klanu TF16, więc ten klan na pewno nie jest dla was anonimowy. Bitwy klanowiczów z TF16 mogliście u mnie śledzić na kanale. Z tego co pamiętam, to przez dosyć długi okres czasu na pewno Maget był w TF16, którego serdecznie pozdrawiam. No i tak. 300, dziesiątki, fantastyczne haeki, dość kapryśne pociski przeciwpancerne, ale sam ostatnio grając sobie na streamie przekonałem się, że jeżeli chodzi o strzelanie z tych pocisków przeciwpancernych do krążowników, to one naprawdę dają radę. Jeżeli chodzi o pancerniki, to jest naprawdę loteria i czasami można się mocno rozczarować. 51 mm penetracji na pocisku odłamkowo-oburzącym, to jest wynik jak najbardziej zadowalający. Do tego dosyć spora szansa na podpalenie, więc wydaje się tutaj być całkiem spoko. Ja ostatnio chyba widziałem gdzieś, nie wiem czy sam ją oddałem, czy gdzieś widziałem na YouTube salwę z Yoshino bodajże w Minotaura, który był ustawiony totalnie dziobem i tam również padały masakryczne obrażenia. Oczywiście wszyscy wiemy, że Minotaur jest, nazwijmy to, papierowy, filigranowy i tak dalej. Natomiast no, z 310 wpadało i to było naprawdę całkiem fajne. No i tak, poszła pierwsza salwa. Wpadł pierwszy pożar i to już jest jakiś kapitał na początek tej bitwy. Widzimy, że kapitan tego okrętu, który dostał, a to był Demoin, użył R-ki, aby ten pożar zgasić, więc jeżeli nam się pojawi za chwilę gdzieś tam ponownie, bo go ktoś na przykład wyspotuje, no to na spokojnie myślę, że będziemy mogli tutaj jeszcze mu jakiś pożar zaimplementować tak, aby już przez jakiś czas nie mógł tego pożaru ugasić i abyśmy troszeczkę więcej tych punktów wytrzymałości dostali. No właśnie, bo tak się zastanawiałem ostatnio, jak sobie pływałem tym Yoshino, jaki styl gry spróbować sobie opatentować na ten okręt i powiem wam szczerze, że na tym okręcie gra w jakimś tam bliższym zwarciu, tak jak na przykład możecie to zrobić Kronstadtem, albo tak jak w niektórych sytuacjach można zrobić to Alaską, raczej nie ma racji bytu. Kronstadt, z tego co pamiętam, to tam w tym pasie głównym dziobu ma troszeczkę grubszy pancerz niż 25 mm i ogólnie jest lepiej opancerzony od Yoshino. Pokład ma, wydaje mi się, też tutaj, gdzie są wieże, troszeczkę grubszy od Yoshino. Ja już teraz tych parametrów z Kronstadtu nie pamiętam, bo ostatni filmik z Kronstadtu nagrywałem już jakiś spory czas temu, natomiast no, myślę, że takie odczucia każdego gracza, który ma Kronstadt i który ma Yoshino, będą podobne do moich, że jednak Kronstadt jest twardszy, Kronstadt potrafi więcej wybaczyć. Tutaj jest często tak, że nawet jak spróbujecie takiej taktyki z zagrania, nie wiem, przód, tył i tak dalej, no to pancerniki będą was tutaj miażdżyć i to naprawdę miażdżyć ostro, więc wydaje mi się, że to Yoshino to jest taki okręt, którym powinniśmy pograć na dużym
dystansie. I nie dlatego jak na przykład Henryk, który jest zrobiony bez camo i go, dajmy na to, widać na 17 km. Henryk, którego wam pokazywałem, jak mieliście okazję zobaczyć bitwę Harpusika, o której mówiłem. To jednak właśnie jest taki okręt, którym chyba będzie trzeba pograć przynajmniej przez połowę bitwy gdzieś tam na większym dystansie i wówczas możemy w późniejszej fazie bitwy gdzieś spróbować tam coś porobić na bliższe odległości. Niemniej jednak ja mam takie osobiste wrażenie, że dystans, ewidentnie dystans to jest trzeba trzymać dystans od przeciwnika i no nie ma tak naprawdę jakiejś lepszej recepty na to. Do tego mamy torpedy, którymi można strzelać nawet na 20 km, bo są dwa rodzaje tych torped. Jedne są 20-kilometrowe i mają prędkość 62 węzłów. Drugie są 12-kilometrowe i mają prędkość 67 węzłów. Krążownik ma kamuflaż na poziomie ten maksymalny 12 km. To nawet jak są torpedy 12, odchodzicie od przeciwnika, próbuje was spuszować pancernik, próbuje was gonić pancernik. Wydaje mi się, że warto te torpedy zrzucić. Jak na gabaryty okrętu, on jest całkiem szybki. No, jeżeli chodzi o zwrotność, to tutaj jest kwestia taka, że ta zwrotność pozostawia wiele do życzenia, ale myślę, że w jakiś sposób tam szybkość tego okrętu nam może to zrekompensować, więc nie wygląda to jakoś tragicznie. Jak widzicie, poszła salwa z odłamkowo burzących pocisków, ale już są przygotowane pociski przeciwpancerne. Teraz się idealnie składa, bo się tutaj delikatnie Minotaur cofa. Poszła salwa. Nie wiem, czy załapało ten znacznik celowana, bo jeżeli nie, to pamiętajcie, jak wam okręt zniknie i strzelacie do okrętu, który nie był tak jakby oznaczony, to celność spada o 50%, więc te cele, do których strzelacie, trzeba po prostu oznaczać. Ta nazwa okrętu, do którego celujecie, musi być w tym kółeczku, w tym celowniku i wówczas skuteczność strzelania jest dużo większa. Teraz pójdzie blindzik do tego Minotaura. Fajnie by było go na tym blindziku, powiem wam szczerze, tutaj sobie tak smyrnąć. O właśnie, o tym mówiłem. To jest takie smyrnięcie z cytadelą, takie klasyczne, jeżeli chodzi o blindshoty. Tu jest mierzenie z samolotu ze spotter plane'a. Myślę, że teraz już będzie trudniej trafić tego Minotaura, ponieważ on prawdopodobnie będzie się w tym dymku przemieszczał. Już wie, jakimi konsekwencjami grozi pozostawanie w jednym miejscu. I jeszcze te, pamiętacie, wystrzelone tutaj torpedki gdzieś tam wcześniej trafiły w jednego z przeciwników. Nie wiem, ile ta torpeda zadała obrażeń, bo nie spojrzałem, ile było wcześniej, natomiast wjechało zalanie, więc ktoś tam będzie musiał sobie, moi drodzy, R-ki ładnie tutaj użyć i być może jeżeli ktoś inny go na przykład podpali, no to będziemy mieli zadanie ułatwione, żeby wykończyć drużynę przeciwnika. Na razie nasz team, zobaczcie, tutaj przejął kapa C. Powolutku będziemy zmierzali prawdopodobnie w kierunku kapa B, ale to jeszcze chwilkę musi potrwać. Odpalone zostało rozbicie. Pojawiły się, zobaczcie, samoloty torpedowe z lotniskowca. Jestem ciekaw, ile tych samolotów ewentualnie będzie w stanie tutaj spaść. Mam wrażenie, że torpedy jakieś zostały zrzucone. Nie wiem, czy to do nas, ale zostały zrzucone, więc... Więc trzeba tutaj mieć oczy dookoła głowy i próbować jakiejś tam sytuacji uniknąć. Samolociki spadły tylko 3 na tym rozbiciu, więc niewiele. Nie wiem, czy kapitan lotniskowca postanowił je wycofać, jak wykrył krążownik, czy była jakaś tutaj inna przyczyna. Teraz salw, jak widzicie, 2 pożary i to może być dla przeciwnika dość problematyczne. Montana, która na razie się nami za bardzo nie interesuje. Montana taka już bliżej końca
bitwy, teraz jeszcze nam polosowało z pożarkiem obrażenia za ponad 5000 z haeków, więc jak widzicie, te działa naprawdę tutaj, moi drodzy, dają radę i to wygląda bardzo, ale to bardzo interesująco. Tak jak powiedziałem, no dla fanów, powiedzmy, krążowników to jest raczej pozycja taka, powiedziałbym, obowiązkowa. No i ma swoje jakieś tam zalety, atuty, czy to torpedy, czy jakieś inne. No teraz będziemy mieli chyba problem, nie wiem, czy nie z Minotaurem, bo on tu będzie nas miał w zasięgu. Trzeba by się było spróbować być może troszeczkę oddalić lub poprosić kogoś z teamu, jeśli mamy radar, jest tam Buffalo, aby nam tutaj zaświecił tego Minotaura tym radarem. Zobaczcie, Demoin też na postoju, sobie w dymku, złapani na wykroku. Buffalo ich przez chwilę pokazało. Może coś polosuje z tej salwy? Oj, mam tylko 4 nadpenetracje. Szkoda, wielka szkoda, bo to była fajna sytuacja. Tylko nie wiem, czy ta salwa była mierzona do Demoina, czy był jako cel oznaczony Demoin, czy był jako cel oznaczony Minotaur. Tego nie wiem. Stówka pękła jakiś czas temu. Zobaczcie, pożarki rozdajemy na prawo i lewo. To w tej chwili już jest pożar numer 11. Ja wam powiem, że jak grałem tym okrętem, to był taki moment u mnie irytacji, ponieważ nie mogłem spowodować jakiejś dużej liczby pożarów. Te pożary, które wywoływałem, to często było, powiedzmy, kilkanaście lub kilkadziesiąt trafień i się okazywało, że pożary na przykład przez całą bitwę były 2, więc RNG tutaj również powoduje, że te pożary wpadają losowo. Zobaczymy, jak będzie w tej sytuacji. Ja bym od tego Minotaura jak najszybciej odkręcał, bo jeżeli się ustawiamy burtą, to pamiętajcie, on strzela co 3 sekundy lub częściej. Kogoś złowiliśmy na te torpedy. Zobaczcie, Minotaur wpadł na torpeda. Zobaczmy, czy będzie szansa na to, aby Demoin tam wpadł. W tym momencie Harugumo przejmuje kapa B i będziemy mieli kapy C i B, więc na spokojnie będzie można sobie tutaj kontynuować rozgrywkę. 710 punktów ma przeciwnik, więc może się okazać, że za chwileczkę będzie to bitwa przegrana. Trzeba jak najszybciej tutaj przeciwnika rozstrzelać. Demoinowi zbyt wiele HP również, jak widzicie, nie zostało. On jest po prostu na totalnym ogrysku. Miał tam chyba 13 hapsa. No i teraz zobaczmy, czy kolega tutaj będzie chciał sobie postrzelać do Ibukiego, czy też będzie tutaj próbował polować na pancerniki. A właśnie, wspominałem, że sponsorem jest American IPA. Wspominałem i dla American IPA mogę powiedzieć tyle, jeżeli ten film będzie oglądał, że próbowałem w ostatnim czasie Cormorana i była to bardzo dobra rekomendacja i on będzie wiedział, o co chodzi. No właśnie, 3 fragi, 136 tysięcy obrażeń. No i zobaczmy, czy jeszcze tutaj nam się ktoś gdzieś nie pojawi, kogo będzie można ewentualnie rozstrzelać, kogo będzie można podpalić. Na razie jesteśmy niewidoczni. Widzę, że tu kolega ma kamuflaż 11.9. No to jest to, co mówiłem, że ten kamuflaż jak na gabaryt okrętu jest dość dobry, jest taki sensowny, także całkiem fajnie to wygląda. Teraz fajne obrażenia przyjęte przez Conquerora. Niestety bez pożaru i czekamy na to, co się dalej w bitwie wydarzy. Losy bitwy, jak widzicie, się odwracają. Mamy w tej chwili 2 kapy i za chwileczkę będziemy mieli 3. Myślę, że Harugumo zrobiło dobrą robotę poniekąd, ponieważ zabranie tego 3 kapa spowoduje, że przeciwnik nie będzie zdobywał punktów, a to nam daje możliwość do zwycięstwa w tej bitwie. Mimo że ilość okrętów, zobaczcie, w obu teamach w tej chwili jest już wyrównana. Kolejną torpedę ktoś tam od nas przyjął.
Nie wiem, jaki to był okręt, ale mam wrażenie, że to mógł być... Kto tam mógł tą torpedkę przyjąć? No, któryś z tych... O, właśnie. Yamato przyjęło torpedkę, zeszło od zalania, więc mamy fraga numer 4. Powolnym krokiem zbliżamy się do 200 tysięcy obrażeń, no i za chwileczkę będziemy mogli męczyć te dwa pancerniki, no bo myślę, że przede wszystkim się skupi tutaj kolega na pancernikach. Na nich będzie najłatwiej te obrażenia zrobić. Są największe, są dużymi, powiedzmy sobie szczerze, celami. No jeżeli się pojawi buki gdzieś tam, może uda się przeładować na pociski przeciwpancerne. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No huknąć wielkiego z pepeków, tak, gdyby był ustawiony burtą, to też mogłoby przynieść taki pozytywny, pożądany efekt, moi drodzy. No i niestety nie mamy, widzę tutaj, spota. Przydałoby się, żeby ktoś mimo wszystko gdzieś tam może ten Dergrosse. Ja nie widzę, ile on ma hapsa. On ma gdzieś tam w okolicy połowy puli punktów wytrzymałości, więc może się obawiać, iż wypłynięcie tam w kierunku dwóch pancerników to jest Conqueror i to jest, moi drodzy, Georgia. Może być dość ryzykowne. Ja przypomnę, że Georgia również ma działa 457 mm, więc one potrafią zrobić niezłą krzywdę, moi drodzy. No i teraz mamy duży kaliber. Wcześniej wpadł wsparcie, więc bitwa zaczyna się naprawdę kręcić. Jeszcze był tam wywołany pożar na tym okręcie, w którym, na który przed chwilą spadła ta salwa. Tym razem Georgia dostała za ponad 7 tysięcy. Myślę, że ta bitwa może się okazać wygrana, ale będzie to wygrana prawdopodobnie na punkty, ponieważ wyprzedzimy przeciwnika. Teraz przeciwnik musi ostro puszować, ostro gnać gdzieś tam, aby spróbować te kapy odzyskać. One w mojej ocenie już są prawie że nie do odzyskania. Niszczyciele tutaj, zobaczcie, no tak mniej aktywnie w tej chwili w bitwie uczestniczą. Teraz poszła salwa, o której mówiłem. Mamy Krakena, wpadła ładnie Cytadelka, więc jeżeli ktoś pokazuje burtę, ktoś płynie krążownikiem, to warto tych pepeków, moi drodzy, użyć i efekt jest wówczas dosyć taki, powiedziałbym, oczekiwany tak naprawdę, no taki, jaki chcielibyśmy uzyskać. No i teraz będzie męczonko Georgii, która została ostatnia, więc ja już Was zostawiam z tą Georgią samych, moi drodzy, i zapraszam na podsumowanie bitewki. Okej, okay. Bitewki nie pokazywałem do końca, ponieważ skończyła się na odliczaniu, skończył się najzwyczajniej w świecie czas, więc podsumujmy, co tutaj udało się nam osiągnąć. Mamy na pewno Krakena, mamy duży kaliber, mamy wsparcie, widzę, że jest tutaj jeden z medali, który jest za podpalanie przeciwnika, musiał być, ponieważ 16 pożarów udało się wywołać, więc jest to wynik naprawdę bardzo, bardzo fajny. Dwie cytadele, trzy ulokowane torpedy, więc jak widzicie, no, okręt, który sieje grozę naprawdę na wiele sposobów. No i oczywiście Mistrzostwa Świata 3261 expa bazowego, także tylko pogratulować takiej bitwy. Tu sobie możecie spojrzeć z głównej baterii, w sumie 148 pocisków, które dały blisko 170 tysięcy obrażeń, z czego pociski odłamkowo burzące zadały 138 tysięcy obrażeń, pociski AP, czy jak to woli, przeciwpancerne, 32 tysiące obrażeń, z torped 3-24, więc to jest niedużo. Tutaj można było zrobić więcej, ale przeciwnicy pewnie byli
ustawieni tak, a nie inaczej. Wyszło nieco około gdzieś tam 8 tysięcy na torpedę, więc to nie jest wartość jakaś rewelacyjna. Wystrzelonych torped było w sumie 60. Jeżeli chodzi o dodatkową artylerię, to tylko 3 trafione pociski. Natomiast jeśli chodzi o pożary i zalania, to zobaczcie, pożarów było za 62 tysiące, zalań za 8,5. Tutaj bitwa była rozgrywana bez konta premium, ale jak widzicie, bez konta premium ten okręt potrafi również świetnie zrobić. Blisko 400 tysięcy sreberka wpadło na konto kolegi American IPA. I tak to wyglądało w tej bitwie. Ja zapraszam Was na kolejne bitewki, zapraszam do subskrybowania kanału i mówię Wam do usłyszenia.